No, siemanku widzowie, w ten wspaniały poraneczek z piękną pogodą w Białymstoku, z wspaniałym widokiem na komin i na piwo, proszę bardzo, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego. Wspaniały widok na kominek i słuchajcie, no, od czego może zacznę? Oglądałem wczoraj tego całego streama, tego... O ile pamiętam Darka, ja wiem, tam jechaliście po mnie, niektórzy mnie bronili, niektórzy po mnie jechali, no to normalne, to tak zawsze jest, tego się nie uniknie. Przecież ja nikogo nie zmuszam, żeby wchodził na mój kanał i mnie oglądał. No i właśnie chciałbym właśnie trochę powiedzieć właśnie, no muszę się jakoś odnieść do tego, co ten jednak streamer, bo streamuje z chłopie. Mówisz, że ja nie streamuję, ja nie jestem streamerem, bo coś tam, nie, że w ogóle głupio gadam. Po pierwsze, opatrzcie jak tu pojarane. Po pierwsze, chłopie, jeżeli streamujesz, to jesteś streamerem. Od tego ta nazwa powstała. Jeżeli jesteś niedokształcony, no to już nie moja wina, nie? Ale ty też streamujesz, więc jesteś swego rodzaju streamerem. Bo jeżeli streamujesz, to jesteś streamerem. Musisz to zrozumieć, wiesz. Trochę te szare komórki jednak muszą zacząć pracować u ciebie, bo wypowiadasz się bardzo dobrze i bardzo ładnie i czysto i inteligentnie, ale jeżeli streamujesz, no to jesteś streamerem, no tak to się nazywa, stąd ta nazwa powstała. A nie, wiesz, a ty mówisz, że tam, wyśmiewasz mnie, że tam coś tam powiedziałem, że jestem streamerem. Jestem, bo streamuję. Jestem youtuberem, bo nagrywam, kurwa, filmiki. Po prostu, logiczne, aż zacznę się rugać, zaraz się odpalę. No ale dobra, spróbuję na spokojnie. Może zaczniemy tą pierwszą kwestię. No, jedziesz po mnie, mówisz, że dobra, że jestem pijakiem, alkoholikiem. No tak jestem. Ja się przyznałem nawet na filmikach. Ty nie odkryłeś eureki jakiejś. Nie odkryłeś tego, bo ja się przyznałem sam na filmie, że mam problemy z alkoholem, że piję piwo codziennie. Nie wstydzę się tego, zdaję sobie z tego sprawę. I słuchaj, nie wiem, po co ty to rozciągasz potem u siebie na live'ie. Wiedząc, że wszyscy ludzie to wiedzą, którzy oglądają mnie i śledzą, również na twoim kanale też wiedzą, bo wczoraj widziałem. Więc ja nie wiem, jaki to miałeś w tym sens. To znaczy, ja zaraz do tego dojdę, jaki ty miałeś w tym sens, bo puściłem ci fajnego fejka. Chciałem zobaczyć twoją reakcję. Naprawdę, chciałem zobaczyć cię, sprawdzić, nie? Bo parę osób mi doradziło, żeby spróbować się... No sprawdzić cię, po prostu cię sprawdzić, no i tyle, no. Puściłem ci takiego fejka, że kurde, u siebie na live'ie, że dobra, zrobimy wywiad, ale ja chcę kasę, nie? No i dobra, i spoko, nie? I wiesz dlaczego wczoraj od razu, jak tylko odpaliłeś streama, zacząłeś po mnie jechać? Bo się nie zgodziłem na rozmowę. W naszej trójce, nie? Nie zgodziłem się, no dobra. Jeszcze cię to zabolało, że nie zgodziłem się, bo ze względu na to, że chcę od ciebie kasę, nie? No, nie pomyślałeś, że to jest fake i bardzo dobrze i się wkręciłeś, więc udało mi się, jest 1-0 dla mnie. I dlatego, jak tylko odpaliłeś streama, zacząłeś po mnie jechać. Zacząłeś jakieś wyciągać, jakieś nie wiadomo co, wnioski, nie? I tak dalej. Mówisz, że wszystko o mnie wiesz, że znasz mnie ogólnie, nie? Bo tak naprawdę to mnie nie znasz, bo znasz mnie tylko z filmików, tak? Na żywo mnie nie znasz, nie? Więc nie mów mi, że mnie znasz, bo nie będę brzydko mówił, nic o mnie nie wiesz, no, bo bym powiedział inaczej. Na G słowo. Nic o mnie nie wiesz tak naprawdę. To, co jest na filmach, a to, co jest w realu, to jest zupełnie inna sprawa. No ale twierdzisz, że wszystko wiesz, oczywiście pojechałeś po mnie, dobra, rozumiem. Wiem, że się strasznie zirytowałeś, że ja nie pociągnę z tobą tej rozmowy, że nie chcę po prostu. Ja i tak bym się nie zgodził, czy z kasą, czy bez kasy bym się nie zgodził. Wstępnie tylko rozmyślałem, czy się zgodzić, ale rozmawiałem z kilkoma osobami, które są mi przychylne. No i doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu. Poza tym sam powiedziałeś, zobacz jak ty się łapiesz na błędach, chłopie.
Mówisz, że ja wałkuję no, te same tematy. Okej, na pewno zdarza mi się wałkować te same tematy, ponieważ wiesz, no ja nie oglądam swoich wszystkich filmów, które nagrywam i faktycznie, no czasami się powtarzam, na pewno, na 100%, nie? A teraz zobacz, kurczę, jak zrobiłeś ty, jak się złapałeś sam w pułapkę, nie? Mówisz, że wałkuję te same tematy, tak? A ty chcesz zrobić rozmowę ze mną, z Arkiem i z tobą na żywo na ten sam temat, na te same tematy, bo pytania będą te same. Sam jeszcze powiedziałeś, że i tak widzowie przecież wszystko wiedzą. Więc słuchaj, teraz pomyśl sobie logicznie, jak się kurde złapałeś w pułapkę, to po co ci to w ogóle? Skoro wszystko widzowie wiedzą, to po co ci w ogóle ta rozmowa na żywo, na żywo, na żywo, właśnie na żywo? Po cholerę ci ona potrzebna, bo ja nie rozumiem. Dla mnie ta rozmowa nie jest do niczego potrzebna z tego względu, że i tak wszyscy wszystko wiedzą. No co, zapytasz się mnie, czy piję? Powiem, że piję, bo wszyscy o tym i tak wiedzą. Zapytasz się mnie, czy Konon to tam taki i taki? No to powiem, że taki i taki i to też wszyscy wszystko wiedzą. Więc jaki cel miała ta by mieć rozmowa? Bo ja nie mówię tu, już nie chodzi o pieniądze, ja ci mówię, zafejkowałem cię i się udało i bardzo dobrze, ale ja bez pieniędzy bym tego nie zrobił, bo mówię, powtarzam jeszcze raz, rozmawiałem z kilkoma osobami, odradzali mi i ja bym się nie zgodził. I tak bym się nie zgodził. I tak, a chciałem cię kurde tylko spróbować i byłeś tak zirytowany tym, że ci odmówiłem, że w ogóle, że powiedziałem w ten deseń, że no, że za kasę i tak dalej, nie? Byłeś tak zirytowany wczoraj, że jak tylko odpaliłeś na samym początku live'a, od razu pojechałeś po mnie, nie? Ja nie mówię, nie obrażałeś mnie, ja też ciebie nie obrażam, nie? Przynajmniej się staram nie obrażać. Ale pojechałeś po mnie. Następna sprawa, która na przykład akurat tu mnie irytuje, na odwrót, to dlaczego ty wtykasz swój nos w cudze życie? Czyli na przykład w moje. Ja tu Konona nie bronię, absolutnie nie bronię. Nie bronię, bo tak naprawdę to on dla mnie powinien być wrogiem. Dla ciebie nie wiem, czemu jest, co on ci zrobił. Nie mam pojęcia, co on ci zrobił, ale że on dla ciebie jest wrogiem, no to trudno powiedzieć dlaczego, bo dla mnie no to jest oczywiste, dla mnie to jest oczywiste, bo mi nabrudził i tak dalej. Natomiast dlaczego dla ciebie jest wrogiem? Nie mam pojęcia. Albo jesteś taki zawistny, albo nie wiem, co masz w ogóle na celu, jaki masz cel w ogóle w tym, nie? I wpychasz nos, bo oglądałem trochę tego twojego live'a, i wpychasz nos tak w moje życie, wpychasz nos w Konona życie, wpychasz nos w Majora życie, wpychasz nos w, nie wiem, w życie innych też ludzi, którzy się zajmują, no pracują, czy tam no, robią jakieś live'y, czy streamy, czy tam cokolwiek, nie? Obgadujesz ich publicznie, nie? Bo no ja rozumiem, masz prawo do wypowiedzi słowa, bo jest wolność słowa, no masz prawo, nie? No ale to nie masz innych tematów, tylko pchać nos do osób, które obserwujesz, bo tak naprawdę nikogo nie znasz. No kogo znasz? Znasz mnie z widzenia? Wiesz, jaki jestem na co dzień? Wiesz, o której wstaję, o której się kładę, co jem? Nie wiesz tego. Ile piw wypijam dziennie? Nie wiesz. Może 6, może 8, a może 4. Skąd to możesz wiedzieć? Nie wiesz. Nie wiesz tego, nie wiesz. No ale musisz pchać ten nos swój tam. Taki bardzo jesteś... No, jakby to powiedzieć... Interesujesz się wszystkimi. Następna sprawa. Namawiasz do banowania innych kanałów. Namawiasz. Normalnie zachowujesz się jak zwykły hejter, nie? A wiesz, ja rozumiem, no, ja rozumiem hejterów, no, no, mają jakoś z tego polewkę i tak dalej, nie? Ale tak się zachowujesz, no. Wczoraj przecież widziałem, namawiałeś, kurde, do banowania kanału Majora czy coś, bo pokazywałeś nawet filmiki, nie? Ja wiem, że nie powinno się pokazywać osób prywatnych na filmiku bez ich zgody, no bo tylko wiesz, pamiętaj, że Major nie musi tak do końca sobie zdawać z tego sprawy. A ty już jedziesz po nim, że dobra, że zgłaszajcie, banujcie i tak dalej, nie? No wiesz, to nie wiem, czy to jest w porządku, bo ja nie wiem, czy ty byś był zadowolony, jakby zaczęli wszyscy na ciebie jechać i próbować cię zbanować i pewnie by cię zbanowali, bo to nie jest problem. Jak mnie zbanują, założę nowy kanał, chłopie. Się nie do mnie przejmuj. Widownia przejdzie na nowy kanał, no. Następna sprawa.
Mówisz, że kurde, mówisz, że nie dałbym rady iść do pracy na pomocnika i tak dalej, czy coś nawet, nie? Bo przecież mam kręgosłup. Chłopie, widzisz, ty mnie nie znasz, bo kręgosłup już dawno, dawno mam w porządku. Już dawno. A że miałem kłopoty, to prawda. Miałem kłopoty, kurde, ponad pół roku z kręgosłupem. Ponad pół roku. Ale teraz jest wszystko w porządku. I mogę swobodnie sobie iść do pracy i z moimi umiejętnościami, wierz mi, że płacą, kurde, 15 zł na godzinę, na rękę. Na rękę. Ja wiem, że dla ciebie to mało, bo ty w Niemczech siedzisz. Ja rozumiem to. Dla ciebie to żaden pieniądz, nie? Także nie bój się. Jak będzie trzeba, to se wrócę na tą budowę. W każdej chwili. Dwa telefony wykonuję i na dwa telefony od razu mogę iść do roboty. Tylko na razie nie mam ochoty. No po prostu trochę się wypaliłem, nie mam ochoty. A z kręgosłupem mam wszystko w porządku. Także wiesz. Także kolejna rzecz, której nie znasz dokładnie. I no nie wiem, wydajesz opinię, nie znając tak dokładnie sprawy, o tak powiedział, no bo nie mogę powiedzieć, że kłamałeś, bo nie kłamałeś, bo nie znasz sprawy, więc wydajesz swoją opinię na tyle, na ile umiesz to zrobić. No, co bym jeszcze chciał powiedzieć, żeby nie zapomnieć? A, no z tym moim kanałem, no dobra, może zgaśnie, może nie zgaśnie. Kolejna twoja ocena, która nie wiadomo, skąd ona wyrosła. No dobra, jak zbanują, to założę drugi. Mam jakąś tą publikę, ja rozumiem, że ta publika właśnie miesza się ich, jest i u Majora, i u mnie, to są mniej więcej ci sami ludzie, ale część tych ludzi też jest u ciebie, koleżko. Więc tam nie mów takich rzeczy, że o, bo oni mają publikę, bo przeszła część od Rafatusa i tam, czy tam Rafoniksa i przeszła część, kurde, to tu, ta tu, bo się porozbijali. Ci sami siedzą niektórzy u ciebie, bo wczoraj top czata czytałem. Czytałem i wiesz, i odpowiadałem na, no wiesz, dla ciebie w miarę możliwości, bo nie dałeś mi w ogóle w sumie szansy się wypowiedzieć słownie, no tylko mówiłeś, czyli prowadziłeś praktycznie, można powiedzieć, monolog prowadziłeś, odpowiadając na pytania i wiesz, no natomiast wiesz, rozmawiać z tobą to zupełnie coś innego. Ja się naprawdę zastanawiam głęboko. Czy nie zrobić tego live'a z tobą w sobotę i byśmy porozmawiali nie o kononie, tylko między sobą, nie? Tak, to, co ja sądzę o tym, co ty robisz, a ty powiesz, co sądzisz ty o mnie. Chociaż o mnie wszyscy już wszystko wiedzą. Znają moją facjatę, no wszystko wiedzą. Więc ja tak naprawdę nie mam nic do ukrycia, no. Nie mam nic do ukrycia. Ja mówię o takich tych ważniejszych rzeczach. No, natomiast, nie wiem, nawet twojej facjaty nie widziałem. Wybrałeś nawet u siebie na kanał, kurde, twarz konona z podbitym okiem. No wiesz co, daj spokój, nawet ja takiego czegoś bym nie zrobił. I jesteś mniej więcej podobnym w moim wieku, podobno, mniej więcej. Czyli masz te 40, czy tam 41, czy 40 lat. No, także nie wiem, stary, no, ja się zastanawiam grubo, jeszcze na pewno się do ciebie odezwę, na pewno pogadamy prywatnie, na, jeżeli będziesz w ogóle miał ochotę, bo może focha zaraz strzelisz. I się zastanawiam właśnie, czy właśnie jednak nie podjąć rękawic i z tobą nie porozmawiać na parę tematów, bo na temat Konona i na temat Majora nie ma co tu gadać, bo i tak wszyscy wszystko wiedzą, no. No, sam się wkopałeś wtedy, wczoraj, bo powiedziałeś, że ja się powtarzam, to jeszcze raz to mówię, bo może ktoś nie załapie, może nie cały materiał obejrzy. A sam się wkopałeś, że chcesz to samo zrobić, czyli chcesz to samo wałkować, co ja wałkuję. I gdzie ludzie wszystko wiedzą i tak, no. Także mówię, jeszcze się zastanowię, no mówię, nie mam ochoty tego zrobić, naprawdę, bo mi na tym nie zależy. Ja ani na tym nie zyskam, ani na tym nie stracę. Po prostu nie zależy mi na tej rozmowie, bo wszystko, co chcieli wiedzieć ludzie o Kononie i o Majorze, to już praktycznie wszystko zostało powiedziane i po co to wałkować dalej ten temat? Właśnie, no właśnie, jeszcze raz zadaję ci to pytanie.
Jaki ty miałeś w tym cel? No bo musiałeś mieć jakiś cel, żeby wałkować to, co ja wałkuję. Jeszcze raz. No. Także pozdrawiam cię. Nie było tutaj, nie miało to na celu cię ani obrazić, ani nic, po prostu wydałem swoją opinię, bo wczoraj nie miałem jak, bo pisząc na klawiaturze trudno jest rozmawiać, kiedy ty prowadzisz ten monolog i odpowiadasz na pytania, także odniosłem się do tego na dzisiejszym porannym filmiku i zapraszam wszystkich na live'a, pewnie dzisiaj, no, dzisiaj zrobimy, ale też krótkiego. Półtorej godziny, dwie i tyle. No i trzymajcie się, no takie jest moje zdanie po prostu, no.